w słońcu i zieleni. Ludzkie serce rozwesela, kolorami wciąż się mieni i każdego dziś ośmiela. Na to lato to dar z nieba, czas uśmiechu i radości. Tak niewiele w sierpniu trzeba, by nieść Bogu chyb miłości. Koleżanki i koledzy, oddychający pięknem tegorocznego lata, witajcie! Alleluja! Odczytamy sobie opowiadanie Pana Jezusa o siewcy, ale najpierw przypomnijmy sobie, jak wygląda praca rolnika w Palestynie. Wychodzi on z workiem ziarna na pole, które od ostatnich żniw jeszcze nie zostało zaorane. To dopiero następuje po zasiewie. Czyli jedne ziarna padają na drogę wydeptaną w międzyczasie przez przechodniów, inne w krzaki cierniste, inne znów na skalisty grunt, który ogołociły deszcze. Dopiero po zaoraniu pola będzie wiadomo, co stanie się z ziarnem. Jak wygląda siew ziarna w Polsce? Najpierw jest orka, później sianie, a następnie oczekiwanie przez długie miesiące na plon. Pewnego dnia Jezus po nauce wygłoszonej nad jeziorem rzekł do uczniów. Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go,
przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa Bożego i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk i prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda, bogactwa zagłuszają słowo, tak, że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Jak ty, Karolino, rozumiesz tę Jezusową przypowieść? Ziarnem jest Słowo Boże, ziemią ludzie. W każdym z nas też Bóg złożył swoje ziarno. Kiedy dokonuje On swojego zasiewu u nas? W czasie każdego spotkania z Jezusem, Synem Bożym, we mszy świętej, a szczególnie podczas słuchania Słowa Bożego. Dobry Ojciec Niemiecki przemawia także przez rodziców oraz w każdym dobrym słowie i wiadomości. Czy każde ziarno przyniesie plon dobry i to stokrotny, czyli 100 razy większy? Nie każde. Wielki trudzie i mocno.
Czy każde słowo Boże przez nas usłyszane przemieni się w plon stokrotny dobrego życia? Nie! A dlaczego? Bo może moja dusza jest niedobra, obarczona grzechem i Boże Słowo w niej marnieje. A może to stare ciernie moich wad i grzechów? Najgorzej jest wtedy, gdy moje serce, sumienie jest tak twarde, że ziarno nie może wypuścić korzeni. Jaki więc plon przyniesiesz Bogu, gdy przyjdą dni ostatnie żniwa? Myślę, że dobry chrześcijanin już teraz, każdego dnia podczas wieczornego pacierza, przynosi Stwórcy plon swej pracy. O słowo, które jest w mojej duszy, muszę mieć staranie. Muszę też mieć wielką ufność, że jeśli zrobię wszystko, Duch Święty, który jest w Kościele, będzie dawał wzrost. A wy, moi mili, jaki przyniesiecie plon? Oto pytanie i zarazem zadanie do wypełnienia. Szczęść Boże! Życzą zażywające wakacyjnych radości nad morzem dzwoneczki kaszubskie. Cześć! Rybacka ma puchno z dzieciątkiem na ręku, siedząca dostojnie i godnie na tronie. Niezwykle pogodna i pełna też wdzięku, od lat królująca w złocistej koronie. Rybacka królowo wśród rzesz rozmodlonych, budząca niezłomną wiarę w Chrystusa. O pocieszycielko cierpiących, strapionych, poprowadź łaskawie i nas do Jezusa. O piękna Madonno, z uśmiechem na twarzy, niezwykle życzliwie na wszystkich patrząca, niech Syn Twój pokojem nas wszystkich obdarzy. Troskliwa matuchno, nas rozumiejąca, rybacka królowo wśród rzesz rozmodlonych, budząca niezłomną wiarę Chrystusa. O pocieszycielko cierpiących, strapionych, poprowadź łaskawie i nas do Jezusa. Cudowna lekarko, szczególnie wśród dzieci dotkniętych kalectwem, złożonych chorobą, niech Jezus w ich sercach nadzieję roznieci. Zmęczeni cierpieniem, niech cieszą się Tobą. Rybacka królowo wśród rzesz rozmodlonych, budząca niezłomną wiarę w Chrystusa. O pocieszycielko cierpiących, strapionych, poprowadź łaskawie i nas do Jezusa. Pobożnych pątników i Romów patronko, warkoczem cyganki tyś obdarowana. Tu prymas Wyszyński czcił Cię, o panienko, wszak byłaś przez niego tak umiłowana. Rybacka królowo wśród rzesz rozmodlonych, budząca niezłomną wiarę Chrystusa. O pocieszycielko